Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiejszy odcineczek będzie troszeczkę nietypowy, ponieważ będzie mniej mojego gadania, a więcej pokazywania. Również będzie on tak naprawdę w bardzo dużym przyspieszeniu, także jeżeli coś zdołacie zobaczyć, to gratki, bo on naprawdę będzie w bardzo, bardzo dużym przyspieszeniu. No ale cóż, zacznę robić dom na hardkorze. Pomyślałem sobie w sumie, że czemu by nie zrobić tego domu. On jest niezbędny. Przeszukałem trochę internet i YouTube'a w poszukiwaniu kilku modeli domów i ten mi się najbardziej spodobał. Jeżeli byście się pytali, dlaczego będę co chwilę pauzował grę, to jest to spowodowane tym, że ja tutaj na jednym ekranie mam Minecrafta, na drugim mam YouTube'a odpalonego. Będę musiał co chwilę patrzeć, raz tu, raz tu. No, ale to co tutaj teraz robię, to są dwie kolumny. I pierwsza pauza, żeby wszystko dobrze wymierzyć. Tutaj jest już druga kolumna. Biorę rzeczy, łóżko i skrzynkę do domu. Do środka oświetlam cały dom. No i schodki na dach. I kolejna przerwa, tutaj wymierzałem dach. Jak dach musi być zrobiony. Tutaj się pomyliłem się raz. Ale się poprawiłem. Na szczęście, bo by to głupio wyglądało. I mamy pierwszą część dachu zrobioną. Teraz sprawdzam, jak ma być zbudowana reszta dachu. I budujemy resztę dachu. To jest dach, który będzie nad wejściem. Jeszcze takie skręty od środka i jedziemy z dachem na górze. Tutaj trzeba poprawić jedną rzecz tylko i jedziemy. Sama budowa tego domu zajęła mi, jakby film trwał ponad godzinę, gdzieś godziny 10, godziny 15, więc jest on naprawdę w bardzo dużym przyspieszeniu. 800 razy szybciej niż w rzeczywistości był nagrany. Więc dosyć szybkie przyspieszenie. Ale dzięki temu wyszło naprawdę, nie musiałem tyle usuwać z filmu, chociaż i tak jak zobaczycie, część budowy usunąłem. Miałem w ogóle bardzo duży problem z tymi schodkami, bo one mi się ciągle obracały w nie te strony, co ja chciałem, więc z nimi miałem pewne problemy. Również te sceny były najbardziej tymi, przy których najbardziej się bałem, że spadnę, że coś mi się stanie. No i to jest hardcore i tutaj są emocje. Dorabiam schodki i jedziemy kończyć dach. Dobra, dach, pierwsza część dachu skończona. Druga część, czyli ta kamienna część dachu, będzie skończona zaraz. Tutaj zrobiłem wejście do domu. Schody, tutaj buduję dach nad wejściem i trzeba jeszcze tutaj dobudować schodki z boku, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. Odkładamy itemy i lecimy dalej budować. Budujemy dach nad wejściem. Kurczę, i z tymi schodami naprawdę było dużo zabawy. Niekoniecznie przyjemnej. Teraz z drugiej strony powtarzamy to. Kolejny look na YouTube'a i budujemy daszek. Z pół bloków. Teraz już mamy część tego domku zrobioną.
W międzyczasie zbudowałem kamiennymi schodkami do góry. Skrzynki teraz odstawiam, itemy. I tak wygląda, kurczę, gotowy dom. Wygląda całkiem nieźle. W międzyczasie skończyło mi się drewno i musiałem zdobyć drewno po to, żeby zrobić jeszcze balkon. Balkony były po obu stronach, a wcześniej to poprawiłem dach, bo dach źle zbudowałem i zobaczyłem to dopiero po chwili. Z jednej strony był totalnie płaski, w sensie, tak jak widzieliście. Teraz budujemy balkony. Dwa razy warstwa cobblestone'a, raz warstwa drewna i schodki, które dajemy odwrócone. Tutaj też z tym było duże zabawy. Następnie płotki dajemy po krawędziach. Ale pierw trzeba je zrobić. Dajemy po krawędziach. Kończymy budować dach. I zbieramy tak naprawdę elementy całej budowy. Więc czyścimy po budowie. A następnie kończymy budowanie. Tutaj biorę elementy teraz na ogólnie chyba drewno, na płotki, na jakieś inne też potrzeby. Tego drewna to zdobyłem nawet bardzo dużo. Lecimy dalej. Zbieramy kolejne drzewa. I lecimy do domu dokończyć, budować balkon z drugiej strony. A tak wygląda gotowy dom. Tutaj mamy dwa balkony po obu stronach, doniczki. Teraz kwiatki już tam są, natomiast w chwili kręcenia filmu, nagrywania, tych kwiatków jeszcze nie znalazłem. To okno później załatamy, tutaj będzie okno i tak wygląda gotowy dom. Zostawcie łapkę w górę i suba, my widzimy się w kolejnym odcineczku. Hej!